Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli odcinek, oczywiście, gdzie będziemy robili quest, a dokładnie Family Flashback. Family Flashback będziemy robili. W poprzednim odcinku mieliśmy mecz z Portland Trail Blazers i tam zdobyliśmy 10 trójek. Jak widać, bardzo dużo rzutów. To dlatego, że asystent trenera powiedziała nam, żebyśmy przed tym meczem powiedziałem, żebyśmy rzucali jak najwięcej, żeby po prostu pobić ten rekord. Mieliśmy 8 trójek trafić, żeby pobić rekord. I pobiliśmy rekord najwięcej celnych trójek przez gracza z Spurs w jednym sezonie. I też przy okazji pobiliśmy rekord 10 trójek w meczu. Trafiliśmy, więc to jest też najwięcej trójek przez gracza z Spurs w meczu. Więc jesteśmy już rekordzistami San Antonio Spurs, pomimo że to jest nasz pierwszy sezon w karierze. I będziemy też rekordzistami NBA całego, bo na 100% będziemy też rookie, który ma najwięcej trójek w jednym sezonie. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i właśnie teraz Family Flashback. Family Flashback przed nami. Nie ukrywam, że nie miałem czasu zbytnio, żeby tutaj zrobić to, bo jednak na to wiem dobrze, że to może potrwać dłużej. To nie jest tak, że pójdę sobie i za pierwszy raz to zrobię. Raz byłem do tego blisko, raz naprawdę blisko brakło do tego, jak robiłem to poza odcinkiem, no ale mamy to odblokowane tutaj. Prince Dominant Debut, czyli teraz się wcielamy już w rolę nie naszego dziadka, naszego ojca, więc dobrze wiedzieć to właśnie też. I no w sumie jestem ciekawy, ile on będzie. Też mamy tutaj, już wiemy, co będzie potem. Humble Endings, Growth Isn't Linear, Prince Dominant Debut. Aha, lead the Clippers in scoring and win the game. Lead the Clippers in scoring with 30 plus points and win the game. Dobra, czyli mamy jakby no najlepiej, na 3 gwiazdki wygrać i zdobyć 40 punktów. Nie ukrywam, że to jest dużo lepsze niż na przykład to, co musieliśmy robić tutaj. Na przykład Keep Magic under 20 points and 10 assists. Znaczy tutaj Keep Magic under 10 points and 5 assists. Albo tutaj Outscore MJ by 5 or more for the entire game, he starts with plus 11 and win the game. No, to jest, pomimo że mamy 40 punktów zdobyć, to wydaje się na papierze dużo łatwiejsze niż te rzeczy, tak szczerze. No i pora przechodzić do tego. Prince! Hey, over here. Prince, how are you going to do against Kobe today? Feeling confident, Prince? Right here, please. What further steps can you take to improve your game? Are you excited to pull the Staples Center today? What are you going to say to your fans? Prince. You're late. All good. You're guarding Kobe at Staples and you think this is some type of rec game? Dad, Kobe's gotta guard me too. You gotta wipe that arrogant look off your face before Kobe does it for you. Having confidence is one thing, but you're not taking this seriously. I told you, enough. It's all good. I got this. Yeah, you got this. They're just about to head out there for warm-ups. Go get dressed. Send out the last one strolling out there like some type of bomb. Whatever, man. Czyli będziemy mieli pierwszy mecz naprzeciwko Lakers i co ważniejsze, naprzeciwko Kobiego, co nie będzie na pewno łatwym debiutem grać naprzeciwko Kobiego, ale zaczynamy. Jak właśnie nasz tutaj ojciec jest oceniony, jeśli chodzi o trójki na przykład? Czy mogę to gdzieś zobaczyć? Mogę przed to Prince Jordan, nie mogę tego zobaczyć jakoś. No mam nadzieję, że dobrze umie rzucać z dystansu, mam naprawdę dużo na to nadzieję. Aha, no dobra, Kobe mi zabiera przy pierwszym posiadaniu. Dosłownie to, o czym powiedział nasz dziadek, a jakby tata, naszego taty. Powiedziałem to właśnie o tym, właśnie, no, że nasz zawodnik jakby troszeczkę tak właśnie arogancko podszedł do tego i właśnie, że Kobe nam może tutaj ostro właśnie nam pokazać, dlaczego jakby musimy się troszeczkę przyłożyć bardziej do tego. Robert Horry teraz trafia. Mamy tylko 5 minut i my mamy trafić 40 punktów w tym meczu. Powiem tak, troszeczkę to nie będzie na pewno nic łatwego. To na pewno. Weźcie pod kosz, faul. Zarzut osobisty dla nas. A nie wiem, czy to trafię, to wiem. Nie wiem właśnie, czy mogę zmienić minutę, bo 5 minut to jest zdecydowanie za mało dla mnie. Wiem, nawet jak będę grał wszystkie te 5 minut każdej kwadry, to i tak jest za mało, żeby zdobyć 40 punktów przecież. Kobe. No niestety, to jest Kobe. Musi
się uważaj, bo jakby ponownie to Kobe nas kryje, nie byle kto. Weźcie pod kosz. Nie trafiamy tego niestety. Niedobrze, powinniśmy takie rzuty trafiać bez problemu. Kobe, podaję tutaj. Ten gracz trafia, nie trafia, znaczy nie trafia tutaj. Weźcie pod kosz i faul, nie. Jakby muszę atakować, jak na, ja muszę atakować cały czas praktycznie, bo muszę zdobyć jakoś te punkty, ale no jest to najlepsze. Kobe nie trafia. Tylko nie wyjdźmy tutaj, dobra. Dystans, ale no to jest najgorsze, mi on dosłownie w ostatniej chwili tutaj dobrze tutaj znalazł ten gracz, niestety. Fischer nie trafia. Mamy piłkę, dobra. No, fajnie było dostać tą piłkę wcześniej. Jeszcze Kobe to uratował, ale i mamy piłkę. No co ten Kobe zrobił? Jakim cudem on to dał radę zrobić? Naprawdę okropne to było. Odejdź Kobe, prawda? Odejdź ode mnie, dobra. Ale tak nawet nie trafiam. 5 minut to jest zdecydowanie naprawdę za mało. 5 minut to jest zdecydowanie za mało. Mam wrażenie, że właśnie mam uczucie, abym musiał proszę każde posiadanie kończyć punktami, żeby mieć 40 punktów w meczu. No ja się tego aby. Ale nie właśnie, bo to jest dziwne. Czemu 5? Czy to się w ogóle da zmienić? Bo jak to się nie da zmienić, to ja nie widzę z siebie zdobywającego w 5 minut na kwartę 40 punktów. No to jest troszeczkę. Jeszcze jak mnie Kobe kryje, z którym no nie mam praktycznie tutaj życia w ogóle, nie mam spokoju tutaj. To jest trójka. Jakby przynajmniej nasz właśnie, nie wiem, zawodnik był po prostu, no, miał najlepsze trójki w całej grze praktycznie, to by jeszcze by coś pomogło, a tak to, no nie wiem. Kobe. Derek Fischer wchodzi pod kosz. Nie trafi chyba, tak. No wykończ to, no wykończ takie akcje. Za dużo nie wykańczamy takich akcji. Takie layupy powinny wpadać. A te layupy niestety nie wpadają. Ten gracz nie trafi trójki. Kobe, czemu musisz być taki dobry, naprawdę? Czemu ten Kobe musi mi tak uprzykrzeć tutaj życie? Jeszcze właśnie tak w defensywie dobrze sobie radzi. Niestety właśnie w defensywie znajduje jakby wszystkie te podania, te próby podań. Pół dystans, chyba to mi wpadnie, oczywiście, że... Oczywiście, że nie wpadnie. Kobe. Nie trafia. Już teraz dam radę wejść i dostać podanie tutaj, tak, ale Kobe nie zatrzymał. Dobrze, nas nie zatrzymał tutaj Kobe. Mamy punkty. 11-7 jednak Lakers prowadzą. Mamy dalej, mamy daleką drogę do tego, żeby zdobyć te trzy gwiazdki. Kobe za łatwo po prostu. Weź się pod kosz, faul, no dobrze, właśnie miałem mówić, że aby Kobe mnie faulował, byłoby dobrze. Kobe prawie trafił, 13 dzień po pierwszej kwarcie. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, ale naprawdę... Nie wiem, ciężko, ciężko będzie. Choć z drugiej strony to, aby jak będziemy grali cały czas, to 10 punktów na kwartę to nie jest aż znowu coś bardzo ciężkiego, ale
tak się łatwo mówi, a z drugiej strony, jak właśnie mnie kryje Kobe, jak musimy my też tutaj nie przegrać, no to nie jest aż tak łatwo. Kobe świetnie tutaj sfejkował mnie. Kobe rzuca z pół dystansu, myli się. Szybko, szybko do nas właśnie. Pięknie, o to chodzi. Właśnie musieliśmy to zrobić szybko, póki Kobe nie miał szansy mi tą piłkę przejąć. Show przy piłce. Wydaje się, że będą szukać prędzej czy później, żeby Kobe dostał tą piłkę. A może nie, choć nie, tutaj Kobe będzie pewnie wchodził. Nie, nie dostanie na piłki Kobe, czy dostanie w ostatniej chwili. Już za późno, będą musieli rzucać, to będzie rzut, który nie powinien wpaść i tak właśnie jest. Ale teraz tak, fajnie by było, aby tutaj mi ktoś wyszedł właśnie i screena, żebym mu zrobił. Wykorzystaj tego screena, wykorzystaj tego screena. No, jeszcze stracić piłkę, naprawdę. Weź się pod kosz. Super, ładnie, bardzo ładnie. No jest to niesamowite, jak on się bawi dosłownie, Kobe się bawi tutaj w tych akcjach. Tylko właśnie tutaj użyjcie screena jakby ode mnie, byłoby dobrze. No oczywiście też to jakby, to za długo wszystko tutaj trwało, to można było przyspieszyć tą całą akcję. Podanie szybsze, mój gracz jakby też mógł szybciej to oddać ten rzut. Mógł to szybciej oddać. Dobra obrona. Co z tego? Co z tego? Wracamy do gry jak najszybciej. 4 punkty straty. Ten Kobe właśnie. To jest najgorsze. Gdyby nie Kobe, to byłoby 100 razy lepsze. Dla mnie nie tylko ofensywnie, ale ogólnie defensywnie właśnie. Bo ten Kobe, no właśnie ciężko się z takim gościem gra w defensywie, jak mnie broni. Faulu nie było, naprawdę. On mi tak po prostu tam piłkę zabrał bez problemu. Ta piłka jest, będzie jumble. No, oczywiście piłka ich tutaj się rzucają i nie trafiają. Dobra, mamy punkty. Świetnie, blok na Kobim. Dobra, wybij. To się nie uda po prostu. A 34 powinien się lepiej ustawić naprawdę na tą zbiórkę. Ta zbiórka powinna być nasza. Niepotrzebna próba stylu Kobiemu. Dobrze, nie trafia Kobe. No, dobra, trafiliśmy, ale sędziowie dajcie nam troszeczkę gwizdków. Ale czasami może gwizdki, które nie powinny być, ale wiemy dobrze, że w rzeczywistości nieraz się sędziowie mylą i czasami przez challenge oczywiście to jest zmieniona decyzja, czasami nie jest zmieniona, bo nie ma challenge'u, to jest mój faul. Nie lubię takich faul naprawdę, jakby... Nie wiem, mam wybacz... Jeszcze siadam naprawdę... Ja mam... Dobra, na 4 sekundy siadłem.
Dobra, no bo właśnie to jest mecz, który naprawdę nie dawajcie mi na ławkę. Bo jak ja mam zdobyć te 40 punktów, to ja nie mogę być na ławce. Nie wiem, czasami jakby nie odbijam, jakby nie wiem, jakby mi blokowało czy coś, jakby tak czasami takie nierealne mam jakby odczucia jakby w tym, co się dzieje czasami. No podaj do mnie, prosiłem cię o podanie i mogłeś mi podać i akurat by Kobe nie zabrał tej piłki, to oczywiście mi nie podał. Szybko, szybko, póki tutaj mi nie zabrał tej piłki. Weźcie pod kosz. Nie kończymy tej akcji. Nie trafiają. No, oni mnie perfekcyjnie bronią. Za każdym razem mnie perfekcyjnie wybronią tutaj. Czemu się nie umią pomylić? No powinni mieć jakąś pomyłkę przynajmniej. Z więcej razy niż ile było. Nie wiem, dwa faule było. No troszeczkę przy tych wejściach pod kosz, naprawdę za każdym razem tak perfekcyjnie mnie bronią. No naprawdę... Powinni tam, przynajmniej z raz na pewno powinni tam być, powinien być gwizdek. Ale nie, tych gwizdków nie dostajemy. A, myślałem, że mi pokoli inaczej. To będzie biegł, piękny blok. Naprawdę. Tak bliska mi nie umią podać oczywiście celnie. Kobe, trójka, tego jeszcze potrzebowałeś. Tak, tego jeszcze potrzebowałeś. Kobe z trójką. Czemu zawsze w każdym meczu nie możemy mieć jakiegoś łatwego matchupu? Tylko jak nie Jordan, jak nie Magic, to teraz Kobe. Naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu musimy zawsze mieć właśnie takich ciężkich rywali. Przynajmniej, że właśnie to był gracz, który nie jest dobry w defensywie, a Kobe, ja już, jeszcze bym właśnie wytrzymał, bo on był po prostu bardzo dobry w ofensywie, a w defensywie już nie, a on jest niestety i tu bardzo dobry. Nie trafił. Nie mogę, no, śpieszę się, bo próbuję jak najszybciej te punkty zdobyć, ale nasz gracz po prostu, ja nie wiem jak on może nie wykończać tylu akcji właśnie tutaj, jak możliwe, że jest, że tyle akcji się kończy bez punktów. Oczywiście, że pójdzie tą drugą stroną i faul na Kobe. Jeszcze end one brakowało mi. To są też te czasy, że po prostu Lakers no, byli jakby mega lepsi, dużo lepsi od Lakers. Dlatego to jest właśnie naprawdę ciężko. Naprawdę, jak ja nie rozumiem tych czasami, czemu oni mi nie podadzą, naprawdę. Klikałem podanie w ostatniej chwili, ale już za późno było na to oddanie piłki. No te trójki po prostu nie chcą wpaść, bo on nawet... On nie ma energii też na te trójki, no i teraz jak jeszcze nie mam energii, naprawdę. Wszystko po prostu się posypało i tyle, no. Ciężko będzie cokolwiek zrobić. Właśnie to jest też najgorsze, ile ja muszę tych punktów zdobyć, bo ja nie mogę też grać jakby tak naturalnie mega, bo jak ja wiem, że muszę zdobyć te 40 punktów, to ja nie mogę przed w niektórych momentach, jakby nie mogę nawet próbować asystować, bo... No bo muszę próbować te punkty zdobywać, to nie jest łatwe, żeby zdobyć 40 punktów właśnie 4 kwarty po 5 minut. I to jest najgorsze, ja nie lubię takich meczów, gdzie muszę po prostu nienaturalnie grać. Czy na przykład to było ostatnio, jak grałem z Blazers. Po prostu musiałem dużo tych trójek zdobywać, więc musiałem po prostu też musiałem bardzo naturalnie grać właśnie. To jest trójka. Dobry blok, ale jeszcze piłka nasza. Dobra, miałem już obawy, że właśnie to i tak się nie skończy źle dla nas. Weźcie pod kosz, no i też, a dobra, trafił, ale czy sędziowie gwizdzą przeciwko Lakers naprawdę? Czy oni umią właśnie zagwizdać faul, że Lakers popełnili, czy nie? Bo naprawdę nie chcę mi się wierzyć, że właśnie tyle razy, ile mieliśmy z nimi kontakt, że ani razu było tam, że wszystko było zgodnie z przepisami, naprawdę.
3 punkty straty, mamy 2 minuty do końca trzeciej kwarty. I siadamy, to jest najgorsza rzecz, nie chcę siadać naprawdę. 34-26, po co? Ja nie mogę siadać, czy oni to naprawdę nie umieją zrozumieć? Mamy zrobić 40 punktów i mamy wygrać ten mecz, ja nie mogę siadać. Bo to się po prostu nie uda, jak ja będę siadał. Nie mogę właśnie siadać na ławce w takim meczu. Wow, aż show to zrobił, jak z dzieckiem się tutaj zabawił. No po prostu z dziecinną łatwością sobie poradził. Kobe, naprawdę jest drugi fan jest dopiero. Fajnie by go wywalili z tego meczu, naprawdę byłby spokój. No, aha, dobra. No, podaj tutaj i podwojone, nie podwojone znaczy tylko screen oczywiście. To pewnie wpadnie. Podaj do tyłu, no. Rozumiecie, co do was klikam? No i nigdzie ten faul nie będzie. Nigdzie ten faul nie będzie po prostu. Jeśli 6-28 będzie bardzo ciężko, wręcz niemożliwe, żeby i wygrać, i mieć 40 punktów, to byłoby mało możliwe. To jest 38 punktów jeszcze, ale 40 to jest naprawdę dużo. Naprawdę to jest bardzo dużo zdobywać. Za pierwszym razem właśnie spodziewałem, jak to zobaczyłem, że to może nie być aż takie proste, jak właśnie Kobe nie będzie aż tak dobrze krył. Piłka na szale. Jeszcze mnie podwajają, naprawdę. Ja nie wierzę naprawdę. Dobra, czy uda się moja akcja jakby tutaj? Czyli wejście pod kosz? No. Klikam. To nic. Jaki turnover? Jak ja tam wykroczyłem? Tak łatwo wykroczyłem tam nogą? Nie wiem, naprawdę. Minuta mnie zaraz bardziej frustruje to, co tutaj się dzieje. Jeszcze podwałem krycia. Jak ja sobie mam poradzić to jeszcze z podwałem krycia? Tam właśnie taka akcja, gdzie mogę mieć na pewno punkty. Klikam to podanie z 5 razy i mi nie podadzą za nic tej piłki, no. Okropne naprawdę to jest. No i nie zatrzymamy Kobiego. Faul, w końcu sędziowie umieją gwizdać, wow, naprawdę niesamowite. W końcu pod koszem umiał zagwizdać. A co z tego, jak jest za późno? Właśnie nie jest do zrobienia. 40 naprawdę nie jest nie do zrobienia, na pewno. Tylko po prostu no, nie jest to bułka z masłem, żeby zrobić te 40 punktów naprzeciwko Kobe'ego Bryanta. Oczywiście, że jest zbiórka. No i tak. Jak już nie trafią, to będzie zbiórka. Teraz mi podał. Teraz jak mi... Byłem w pewnym momencie miałem... Wydawało mi się, że będę dobrze wchodził, ale tam mi tak jakby... Za łatwo. W takim momencie mi tam zatrzymało tak troszeczkę. No i potem właśnie już akurat tam piłkę podał, jak właśnie lepiej byłaby mi jednak nie podawał. No tak, teraz oczywiście już Kobe do mnie przylezie, oczywiście. I jeszcze tak, podwójne krycie, no jeszcze mi tego brakowało. Violation? Turnover kolejny, no. Mam dość, naprawdę mam dość tego meczu. Ciężko, prawda? To jest naprawdę bardzo ciężko za pierwszy razem to wszystko zrobić. Właśnie to jest najgorszy problem, to jest to, o czym mówiłem. Zawsze musimy mieć jakiegoś dobrego gracza w matchupie. Zawsze. Nie możemy mieć przynajmniej raz gorszego zawodnika, żeby to się mogło łatwiej udać. To nie, oczywiście teraz nam musimy się wrzucić Kobe'ego, który pewnie to trafi jeszcze. Jeszcze tam mi brakowało, żeby taką trójkę trafił. No i podwójne krycie. No nie mogę, prawda? To jest takie... Jeszcze właśnie mi podwałem krycie, jakby... Naprawdę, to jest okropne, jak ciężko to jest, jak mamy niby to zrobić, naprawdę, to jest bardzo ciężkie. O,
Och, ja, jakim cudem to było aż tak niecelne. Dobra, musimy już oddać do Olowakandiego. No nic, po prostu się nie uda. To jest właśnie najgorsze, że jakby ja nie mogę, nienawidzę takich właśnie family flashbacków, gdzie ja nie mogę grać jakby naturalnie, tylko muszę coś wymuszać. Muszę wymuszać te punkty, a jak właśnie mam zrobić 40 punktów w takim czasie, ile dostaję, no to ja nie mogę jakby próbować szukać w miarę zawodników do asyst. A jakbym przecież grał naturalnie, to wiadomo, że przecież pół mniej tych rzutów bym oddał, tylko bym szukał kogoś. No już podwojone krycie. No, jak ja mam zrzucić cokolwiek, jak oni mi tutaj podwajają krycie, no. Nie mogę cokolwiek zrobić. Trafiają trójkę, ale... Naprawdę jest okropne. George, to nie jest koniec na szczęście, bo ta trójka byłaby takim chyba definitywnym końcem, wydaje się. No, faul i punkty. And one, no dobra. 29 punkt mamy okazję tutaj zdobyć. Tak, oczywiście, oczywiście, czemu się nie dziwię, że teraz się nie udało trafić. Zbierzmy tylko, kim jesteś, że, a, i trafiasz taką trójkę. Nie jesteś jakimś gościem, którego, no nie wiem, ja przynajmniej go niezbyt kojarzę, a on tutaj taką trójkę trafia. 30 punktów właśnie zdobyliśmy. No, jak widać, te 30 punktów da się, ale 40 też się na pewno da, bo to naprawdę wiem właśnie, no jaką mam skuteczność? 11 na 28, więc jak widać, no wystarczyło, żeby tam, nie wiem, 16-17 tych rzutów padło i by się udało. Więc to nie jest do zrobienia, ale... Ciężko się zbalansować, grać dobrze i żeby też właśnie wygrać. Jakby grać znaczy grać właśnie, żeby zdobywać punkty i też żeby wygrać, więc ciężko się to też. To jest jedna z gorszych rzeczy właśnie. Nic nie wyjdzie w takiej okazji. No i styl Kobiego, no. Nie mogę, ten rodzaj styla mnie tak denerwuje, jak oni to za dużą łatwością to robią. W streetballu właśnie to jest bardzo częste, prawda? To jest za duża łatwość, jak oni te style sobie tak podchodzą. Jakim to naprawdę nasz gracz nie umie tak utrzymać piłki, że to jest takie banalne dla nich. No nic, 30 punktów zdobyliśmy, ale przegraliśmy 10 punktami. Brakło nam 10 punktów do 40 punktów, brakło nam 10 punktów przynajmniej remisu. Wiedziałem, że będzie ciężko i było bardzo, bardzo ciężko niestety, ale jest to do zrobienia, wiadome. Ale będę ponownie zajęcie poza odcinkiem. No nic, zdarza się, po prostu się zdarza. Zobaczcie, czy to podwojone krycie pod koniec, jakby no to była już przesada naprawdę. Nie wiem, że jest ciężko mi w ogóle zdać 40 punktów, to nie mi jeszcze podwajają krycie, jakby no. To mnie praktycznie w ogóle wyklucza. No niestety nie udało się, ale to zrobię poza odcinkiem i pokażę jak to wygląda, jakby jak się kończy, tak jakby jakie sceny będą, co się wydarzy. No nic, nie da się być... Perfekcyjnie, nie da się wszystkiego zrobić za pierwszym razem, po prostu tak po prostu bywa. No i będziemy też pewnie powoli kończyli. W następnym odcinku oczywiście wracamy do naszego zawodnika, na szczęście, bo moim graczem mi się 100 razy bardziej, lepiej gra. Po pierwsze go znam, jak on dobrze gra, po drugie nie muszę grać z Kobim naprzeciwko Kobiego Bryanta, to też jest ogromny plus. I nie muszę zdobyć 400 punktów, tylko mogę sobie naturalnie grać, więc kiedy sobie chcę podać, sobie mogę podać, kiedy sobie chcę rzucić, to sobie mogę rzucić. Tylko po prostu gram na zwycięstwo, a nie gram jakby, żeby mieć 40 punktów, więc naprawdę to jest dużo większy luz niż normalnie właśnie takie granie.
Team będzie następny mecz, właśnie następny odcinku, tak w ogóle. Będzie to mecz z Minnesotą. W rzeczywistości bardzo dobry zespół, 5 zwycięstw z rzędu, a tutaj 16-27. No propos właśnie tych Minnesoty w rzeczywistości. Odnośnie właśnie meczu też mogę sobie powiedzieć, jakie mieli tutaj ostatnio, co się tutaj wydarzyło. Muszę sobie tylko właśnie tutaj szybko załadować, żeby to mieć. Teraz też będziemy mieli mecze, też właśnie typowo oczywiście powiem też moje typy na te mecze, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o te mecze, które mieliśmy, to tak, pierwszy mecz Pistons 76ers. Pistons się postawili dużo bardziej niż się spodziewałem, ale tak jak myślałem, 76ers wygrali, najlepszym graczem był tam statystycznie Joel Embiid, miał tam 33 punkty, skuteczność z gry nie była najlepsza, ale 33 punkty zdobyte, 16 zbiórek, 3 asysty, do tego solidny mecz obecnego MVP. Hornets, tak jak typowałem, wygrali z Wizards. To właśnie był taki troszeczkę rzut monetą, nie ukrywam, że jakby Wizards wygrali, też nie byłbym zdziwiony. W tym meczu no, najlepszym graczem Hayward, LaMelo, Mark Williams, w sumie zupełnie 21 punktów i 24 zbiórki, jak dobrze widzę tutaj u mnie w statystyce. Bo było przedtem 21 punktów i 21 zbiórek, ale teraz widzę, że ma więcej tych zbiórek. Bestia, naprawdę bestia ostatnio ten Mark Williams, a jest dalej bardzo też młodym graczem, więc na pewno są dobre znaki dla Charlotte, że mają takiego gracza, który potrafi naprawdę takie mecze mieć. Miał ponad 10 ofensywnych też zbiórek w tym meczu. Potem Celtics, jak też typowałem, wygrali z Nets. Typowałem tutaj, że chyba Tatum będzie lepszym graczem, no ale chyba Brown myślę, że był lepszym graczem. Rockets też typowałem, że wygrają z Pelicans, wygrali nieznacznie 3 punktami. Najlepszym graczem dawałem Freda, ale myślę, że Sengun lub Green powinien być najlepszym graczem. Ingram też zdobył 30 punktów w tym meczu. Potem pierwsza ma pomyłka, czyli Jazz wygrali z Grizzly. No jednak ci Grizzly naprawdę ciężko przeciwko nich, ciężko na nich typować, że wygrają. Desmond Bane zagrał tutaj jedynie dobrze z Memphis w tym meczu. W Utah no to Markkanen i Clarkson zagrali dobrze. Potem Timberwolves Spurs, wytypowałem dobrze Timberwolves, że wygrają tutaj. 7 punktami, ale wygrali. Wembanyama był naprawdę dobry, Vassell był dobry. Jeśli chodzi o Timberwolves, no to Towns i Edwards byli dobrzy w tym meczu. Timberwolves mają 5 zwycięstwo z rzędu, to jest właśnie ważne. No, to jest naprawdę duży obrót tego, co było rok temu. Naprawdę jakby ten zespół zaczyna w końcu grać, no bo jednak jak popatrzymy na ich line-up, Mike Conley, bardzo elitarny point guard, on ma najlepsze jakby tak by to ratio asyst do turnover. Ma chyba jeden turnover, a chyba około 30 asyst w tym sezonie, chyba coś takiego, więc niesamowite to jest naprawdę. Mają Antonego Edwardsa, który jest jednym z najlepszych graczy obecnie w NBA. Mają McDanielsa na small forwardzie, jeden z lepszych obrońców w NBA. Power forward, Towns. No, wiemy dobrze, że Towns też ma potencjał ogromny. Może nie grał ostatnio na maksa, jakby jak dobry może być, ale i tak, no jak zagra dobry mecz, to wiemy, że jest świetnym graczem. Gobert, jeden z lepszych defensywnych obecnie graczy w NBA też, jak McDaniels. Trzykrotny chyba już Defensive Player of the Year i też w tym roku będzie walczył o kolejną nagrodę Defensive Player of the Year. Idąc dalej, Mavericks zniszczyli Clippers, tak też typowałem. Nie typowałem zniszczenia, ale typowałem, że Mavericks grają, patrzą na formę obydwu drużyn. Luka był najlepszym graczem. Luka ma coś do tego właśnie, że jak przychodzi mecz z Clippers, to zawsze gra może nie wiem, lepiej niż Jordan czy LeBron, jakby w sensie takim, że gra jak najlepszy gracz w historii NBA. To jest niesamowite naprawdę. W Clippers Kawhi nie najgorzej zagrał. Clippers mają odkąd Harden, no i przyszedł 0-3 rekord. Nie najlepiej to na pewno dla nich wygląda, ale i tak nie będę ich skreślać, to dalej za wcześnie, żeby ich skreślić. Potem kolejna mała pomyłka, która nie była dużo, ale obstawiałem, że Suns wygrają z Lakers, jednak Lakers zgarnęli swoją pierwszą, wygrał na wyjeździe. Suns, no to Durant był bardzo dobry. Bill nie zagrał też źle, Lakers najlepszy był LeBron, świetny mecz wykonał LeBrona. 38 lat i dalej jest no na topie. Wiadomo, że nie jest top 5. Nie wiem, czy jest na top 10 obecnie graczy NBA, tak szczerze dla mnie, ale dalej jest naprawdę świetny, oczywiście tego nie można mu odebrać. I na koniec też niespodzianka dla mnie, Kings bez Foxa wygrali z OKC. Kevin Herter miał zdecydowanie najlepszy mecz w tym sezonie, w karierze najlepszy mecz. Keegan Murray był dobry, Sabonis pierwszy triple-double dorzucił, a w OKC no to najlepiej i jedynie praktycznie bardzo dobrze zagrał Shai naprawdę, więc sam Shai nie da rady wygrać meczu. Więc tak to wyglądało, więc łącznie pomyliłem się z Jazz, z Lakers i z Kings. Tylko trzy jakby pomyłki, nie tak źle. Tego dnia, tutaj jakby dla mnie, ta noc to tak, Magic Bucks, pomimo porażki ostatniej Bucks obstawiam, że Giannis będzie najlepszym graczem. Celtics wygrałem, obstawiam Tatuma, że będzie najlepszym graczem. Hawks Heat i Butlera nie będzie, chyba się dobrze widziałem, więc Heat i Bam jako najlepszy gracz, bo chyba Bam Adebayo będzie, mi się wydaje.
Właśnie nie patrzymy na te jakby raporty, kto gra, kto nie gra. Ale kontynuując dalej. Warriors, Cavaliers. Chyba Draymond Green wrócił. Jak Steph jest, to daje Warriors, że wygrałem u siebie. I Steph będzie najlepszym graczem. Więc tak wygląda. Bo potem mamy mecze 18. No dobra, w sumie wytypuję też te mecze, bo... Tak, wytypuję też te mecze. Knicks, wygrałem z Hornets. Myślę, że Barrett będzie najlepszym graczem, tak obstawiam. Nets, Wizards, Nets wygrają. Nie będzie Tomasa dam dalej, więc Mikal Bridges jest najlepszym graczem. I Clippers, Grizzlies. No to jest właśnie starcie, tak oczywiście wiadomo, że żartując, potężnych zespołów. Dwóch, jeden zespół rekord 1-8 ma, a drugi cztery mecze z rzędu przegrał, więc sam nie wiem naprawdę, sam nie. To jest też w obecnej formie, to jest też troszeczkę rzut monetą. Czy Clippers dalej będą przegrywali? Czy będzie to piąta porażka Clippers, a czwarta z Hardenem w zespole, czy to będzie 1-9 dla Grizzlies? Obie rzeczy się wydają naprawdę niemożliwe dla mnie, ale jedna się wydarzy. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Strasznie ciężko wybrać. Dobra, zważywszy na to, że to jest chyba w LA, aż sobie tutaj zerknę, czy to jest w LA? To jest w LA, to daje LA, daje, że Clippers wygram, a więc ostatecznie Bucks i Giannis, oczywiście jako MVP meczu. Celtics wygrałem z Raptors, Tatum MVP, Heat wygrywam z Hawks, Bam jest MVP, Warriors wygrywam z Cavs, Steph jest MVP, Knicks wygrałem z Hornets, Barrett jest MVP, Nets wygrałem z Wizards, Mikal jest MVP i Clippers wygrałem z Grizzlies, Kawhi jest MVP, tak to obstawiam. Mam nadzieję, że właśnie ci wszyscy gracze, o których mówię, są też dostępni, właśnie nie patrzę na raport, jakby kto będzie grał, a kto nie będzie grał. No ale takie wyglądają moje typy, no a teraz już będziemy oczywiście kończyć. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!